Dzisiaj po raz kolejny, dziś kolejna wyprawa, idziemy w teren. Ponownie kolega Alder 71. Także wracamy na poprzednie miejsce, gdzie wyszła fajna monetka. I po prostu udamy się tą drogą dalej, bo po prostu miejsce było naprawdę ciekawe. O, tego drzewa nie było wtedy. To nie ta droga, to dalej chyba. Nie, to dalej. Dalej. Ale idźmy naprzód. Słuchajcie, ogólnie plan jest taki, wracamy się, bo ze złej strony wjechaliśmy do lasu. Także musimy się wrócić i niestety, ale zaczniemy te kopki dzisiaj dopiero w nocy, bo zanim dojdziemy na miejsce, to jest jeszcze około godziny czasu. Także niestety, ale musimy się wracać z powrotem, no trudno. Ale na szczęście mam latarki ze sobą, także nie powinno być źle. Także widzimy się na miejscu. Dobrze, słuchajcie, ostrość. My już wracamy do auta. Niestety pogubiliśmy drogi, musimy się po prostu wracać i podjechać autem z innej strony, no ale to trudno. Tak czasami bywa, że człowiek się zgubi. Patrzcie, tam jeszcze ulica, jaki hektar. Dobrze, także już jesteśmy prawie na miejscu. Już się ściemia, jak widzicie. Już się robi klimat nocny, straszny. Ale mimo to idziemy nadal naprzód, także widzimy się na miejscu. Mamy prawie no, godzinę drogi, także no, będzie ciekawie. Jest klimat. Ptaszki śpiewają. Dobra, już się zrobiło praktycznie całkowicie ciemno. Trzeba już latareczki uruchomić. Tu mam taką zwykłą z Biedronki. Chyba 6 zł czy 5 zł. No, jak widzimy, coś tam świeci, nie za bardzo, ten teren nam tutaj oświetli, ale tak, żeby sprawdzić tutaj, co jest, tak o, mniej więcej, są takie latarki typowo na bliski kontakt, można powiedzieć. Natomiast tutaj mam czołówkę, zaraz ją sprawdzimy, poczekajcie, tylko ją tutaj uruchomię. No, ta to już lepiej świeci trochę, jeszcze nie jest aż tak ciemno. Ale ta jest lepsza, tak mi się wydaje, lepiej świeci. Dobrze, ruszajmy w teren, trzeba się jeszcze tutaj fajnie przebrać i lecimy. No i dobra, już mamy całkowitą ciemnicę. Jak to ci tam, kolego, widać w terenie? Jesteś tam czy nie? Jesteś. Ledwo co? Tylko światełko widać w tunelu. Dobra, zaczynamy akcję. To nic, że długi jest marsz. Słońce osuszy twarz. Idziesz, liczysz naboje. Ostatnie trzy. I nie chybisz już. To wiesz. Pam, 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 pam. Wiesz. Jakoś tam będziemy sobie działać tutaj pomału w nocy. Trochę jest ogólnie lipa. Na razie, w tej chwili. Dlatego widzicie, musimy po prostu tutaj działać sobie w nocy. Coś takiego. Co tam masz? Śmiesz, no, jakieś kółka. Coś tam dżeryja w lesie, nie wiem co to jest nawet. Czy pies jakiś, czy koń. Dobra. Nie wiem co to za zwierzę. Dobra, idziemy dalej. Śmiedź, ale warto sprawdzić, no. Aha, puszka. Puszka po piwie. Czekaj, jeszcze to drugie sprawdzę, bo tu jest kilka sygnałów, nie pokazywało. A chłopaki pili w nocy i... Nie, to było cały czas tylko ta puszka. Dobra. Puszka po piwie. Sygnał masz naprawdę elegancki. Tutaj gdzieś to jest. Tam coś ryja, drzew w lesie, ja pierdzie. No bo jakiś śmieć po prostu będzie.
Też taka możliwość jest nawet. To jest folia. Folia. No niestety też tak. Tak czasami bywa niestety, że wychodzi folia. Kurde, i dalej sygnał ładny jest. Albo? Tutaj. Ale dalej na folię. To nie, to nie ma. Sygnał jest naprawdę petarda, nie? Ja tylko tej zajebistej monetki, co ją znalazłem. No bo to było tutaj. To było tutaj. Zaraz do tego trzeba sprawdzić. No, udało się na szczęście te pozwolenie załatwić, wiesz, na kopanie, także możemy spokojnie dalej nadać sobie. No mam coś, ale... No, no jest coś jak byk, tylko teraz pytanie... Co tu jest? O! Ładny sygnał. Piękny. Naprawdę jest piękny. I mam to w ręce nawet. No. Słuchajcie, piękna folia. No trudno, czasami też tak bywa. Masz sygnał ciekawy? Może być. No z tym pozwoleniem to też było trochę było łażenia, wiesz, ale udało się na szczęście. Ale istna papierologia, mówię ci, masakra. Naprawdę cośkolwiek załatwić to... Ach, dużo by tu opowiadać. A ja... Co? Kapsel? Czyli po prostu śmieci. Tak w końcu myślę, że coś porządnego trafisz, bo tutaj koledze wskazuje dość głęboko. I to jest dosyć fajny sygnał. Tu jeszcze wczoraj rozmawiałem z takim starszym mężczyzną. Również potwierdził, że tutaj w lasach gdzieś Wehrmacht używał jakiś po prostu dróg do przemieszczania się. I co? Również tutaj, słuchajcie, jest fajna to jest historia związana już taka powojenna. Mianowicie tutaj jest taka po prostu historia, że tutaj grupka werwolfów się gdzieś ukrywała w jakimś bunkrze w lesie. I z tego co mi wiadomo, to po prostu mieli gdzieś bunkier taki już przedwojenny, przed wojną postawiony. Ale jeszcze przedtem oni tutaj gdzieś obrabowali jakąś bogatą rodzinę i po prostu zarabowali całe złoto, które mieli w domu. I gdzieś, słuchajcie, to wszystko zakopali w lesie. Następnie później zostali po prostu jakby złapani przez ruskich, bo też tam ktoś po prostu na nich doniósł. No wiadomo, o co chodzi. Na nich po prostu doniósł i tutaj ruscy gdzieś ich namierzyli. I po prostu doszło tutaj do makabrycznej sceny. Wiadomo, że ruscy wszystkich powybijali, aczkolwiek podobno tego złota po prostu jeszcze nikt nie znalazł. I po prostu mamy tutaj do czynienia z zakopanym depozytem właśnie. No tylko, że tak, no bo depozyt, tylko wiadomo, że zginęła przez to rodzina polska oczywiście. I to jest właśnie smutne z tej całej historii niestety. I mówię, prawdopodobnie tego depozytu do dzisiaj nikt jeszcze nie znalazł, ponieważ Niemcy chyba to tak dobrze zakamuflowali, że nie wiadomo też właśnie, mniej więcej wiem jakim w kierunku, ale znaleźć to naprawdę trzeba było iść po prostu chyba w 100 ludzi i taką terrierą jeden obok drugiego, to może wtedy, ale to jest bardzo, bardzo mała szansa na coś takiego. Dobrze, idźmy dalej. Nie ma tam nikogo. Zdaje ci się. Poza tym tutaj by ci zwierzyna nie podeszła, a z lewej strony, bo tam są psy zaraz. Masz gospodarstwa, nie? Tu ci nie podejdzie nikt. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Ewentualnie tu jesteś z prawej, tył albo przód nam tutaj może coś wyjść, ale tak to nie ma szans. Ale i tak, jak już jesteście w nocy w lesie, to po prostu ogólnie rozmawiacie w nocy, bo gdy będziecie po prostu cicho, to
No nie chciałbym po prostu, żeby 10 metrów ode mnie stanął na przykład jeleń taki, to... Co to masz? No to można tę śrubkę jakaś. Śrubka jest. Chyba, nie? Śrubka. A to można wywalić, nie? Zwykła śrubka, ale tutaj ma fajny sygnał naprawdę. Coś jest. Coś tu mam takiego fajnego, eleganckiego. Taki sygnał jest jakiś fajny. Jak? No próbuj, ja mi pokazuję, że to jest... Śmieć? Śmieć raczej, ale próbuj, bo kurde, w tym miejscu akurat nie trzeba sprawdzić. Ja, czy to wyszło, czy nie? No nie wiem, czy to łapie ten? No teraz lepiej mi pokazuje. Teraz mi pokazuje w kierunku monetki. Monetki? Tu pod spodem, dokładnie po środku, gdzie sztyca wchodzi. Tu? Tu. Opa! A już teraz powinno to wyjść, bez żadnego... O, czekajcie, to wysypę najwyżej, zobacz. Dalej tutaj jest. Dalej? O, korzeń. No. A gdzie jest korzeń, to... O, wyszło? Nie, nie, bo to... Tu po środku dalej to jest. Co tam jest? Z korzeniem. Standard, nie? Żeby utrudnić. No nie gada, że pod korzeniem jest. Może być. Pokazuj mi, że dość głęboko. Głęboko? A, tak obmy to. Ale pod korzeniem tutaj. Kurde, akurat taki sygnał musiał być. To niemożliwe, żeby tak głęboko tu. Liście. No nie gadę, że jeszcze. A jeszcze tam jest. Aż mi się nie chce wierzyć normalnie. No, to dobry znak, że pod korzeniem, czyli głęboko, czyli ktoś jest bliżej. No nie mam, już nie pokazuję. No mój już nie łapie tego. Łapie mi dalej. Łapie dalej tutaj. Dość głęboko. Ale było głęboko. Naprawdę głęboko. A co tu jest? Nie wiadomo. Koledze pokazuje na monetkę. A mi tak samo. Przeskakuje na ptab. Patrz. Czary. Naprawdę czary się tu dzisiaj dzieją. Nie wiem, co jest grane. No patrz. Ty, znikło. No znikło. Pokaż. No patrz, nie ma. No masz, dalej na wierzchu jest. Tu nie ma. Jest, no. Jest. Co jest? Coś bardzo malutkiego. Bo miałeś to w ręce. No miałem. Kurde, nie wiem teraz. Coś malutkiego naprawdę musi być. Ja się chyba poddaję, bo nie wiem. To już za długo trwa. Nie ma żadnego poddawania się. No nie umiem tego znaleźć, wiedząc twojego ten. Wiedząc tym twoim przejeść to. Coś małego, naprawdę małego musi być. Musi być coś naprawdę małego, także no muszę to zakopać pod powrotem, bo to nie ma sensu. Jest coś, ale co? To nie wiadomo. Czary się tu jakieś dzieją dzisiaj chyba. Wykopane, a nie ma tego, nie rozumiem. Ogólnie jak weszliśmy na górkę, zaczęło pić. Zaczął dziwnie wyjść, nie? Ten wykrywacz. Jest coś, jest. No masz to chyba. Patrz, to jest. Nie.
to jest. Masz to? Jest. Proszę, nie wiem co to jest, zobacz, to jest twoje. Co to może być? Pocisk wystrzelony. Pocisk malutki. Mały pocisk. Śmieć. Słuchajcie, tyle kopania na darmo. Kamera włączy. Dobra, jest, słuchajcie, mam monetkę jakąś, coś tutaj wyszło. Także sprawdźcie, gdzie ona była. Tu jest. Czekaj, a jest, dobra. Jest w kwadraciku dokładnie. Dobra, dobra, czekaj, teraz ten. Sprawdźmy to razem, co to jest takiego? Tu, nie? Tak. Co to jest? To samo, co ja wczoraj znalazłem. Ta sama, ten fenik. No, fenik taki. Tylko, że w ładnym stanie, nie? No to jest opie petarda. Zobacz. Może oświetlenie. No to tak 1908 rok. No to tak jak ja wczoraj. No. W tym samym stanie. Przecież ten jeden. Ładnie, ładnie. Ty. Także zobaczcie, że jest. Czekaj, nie świeć, bo nie będzie widać. Kurde, tak fajnie. Wcześniej świeciło, a teraz coś kijowo. Jest ta druga latarka. Może jak z góry poświecę, to... O, ale jest, o. Jeden feninczek. Rice fenik czy... Deutsche Fenning. Jeden. Deutsche Fenning. No i tu mamy już drugą stronę. Także no, słuchajcie, nocne wykopki się zaczynają dopiero. Ogólnie ta droga jest naprawdę bardzo dobra. Musimy ją przyczepać. Trzeba słuchać, tu musimy naprawdę częściej przyjeżdżać, wiesz? Ale jest dobry sygnał, bardzo dobry. 100% moneta. Tam też moneta będzie? No to jest moneta. Tu mamy natomiast 2 złote PRL. 84 rok. Szału nie ma, ale jest moneta i fajna droga. Tam koledzy też. Fajnie pipczy. Monetka mówisz będzie? Tak, 100%. No to ja już tam. No, także kolega miał rację. 50 groszy z PRL-u, czyli monetka. Monetka jest następna, już idzie pomału. Ale go tam nie widać i on tam maszeruje. Tylko słychać, gdzieś tam się przemieszcza. Dobra, ogólnie sprawa wygląda tak, że za chwileczkę kończymy. Niestety musimy już wracać. Niestety nic takiego ciekawszego nie wyszło, tylko ta niemiecka moneta jedna i sam PRL. Również kolega przed chwilą znalazł też monetkę 2 złote. Tam dalej mu coś pipczy. Śmieć. Mamy takie skrzyżowanie dróg. Tam coś straszy w lesie. Sowa chyba ma taki odgłos. Ale nie, to sprawdzę, bo jest troszeczkę dziwny. Nie no, sprawdź, bo to różnie bywa. Tak jak mówię, teraz chwilka przerwy. Będziemy w sumie zaraz kończyć. Tu mamy takie skrzyżowanie dróg. I tam to się wszystko się ciągnie naprawdę bardzo daleko. Co za odgłos jest? Sowa? Proszę? To była sowa czy nie? Chyba ta. Także tu mam naprawdę... Naprawdę mamy trzy drogi, żeby dobrze tutaj wszystko posprawdzać. O, znowu ryjadrze, że coś tam. Tam coś jest. Nie poznaję. Masz tego łuska. Łuska? Łuska. Aj, bo pipczy. To jest moje 2 złote. No. Aha, bo kurde. O, się złapały razem. Łuska, ale to jest... No, myśliska, taka jak tamte. Ogólnie nic ciekawego. Co tam tak ryjadrze w tym lesie? No to zaraz jakiś zieleń nie wyskoczył. To będzie niedobrze. Dobra, słuchajcie, czasami można sobie pożartować, oczywiście. Wszystko z rozsądkiem. Wszystko z rozsądkiem.
Kolega jeszcze walczy, aż pomału też się pakuje oczywiście. I będziemy za chwileczkę wracać. Jeszcze chwila. Chwila przerwy w sumie. I idziemy wracać. Składasz to wszystko? No ja już pomału składam się. Wykrywasz też hałas? Też. A bo to już gdzie tam po drodze wszystko jest. Tu i tak jeszcze wrócimy, tak wrócimy, nie? Przecież na spokój. No, tu i tak jeszcze wrócimy. No. Dobra, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. A w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. Było, no to takie rzeczy. W takim razie ten bunkier, z tego co mi wiadomo, tam musiał być ogólnie iść tam te lasy na lewą stronę tam, nie? Cały czas prosto. I gdzieś na tym kierunku, ale nikt do końca naprawdę nie wie, gdzie on był. I ciężko to po prostu odnaleźć. No też nie wiadomo, czy to był po prostu bunkier taki, wiesz, betonowy, żelbeton, że normalnie na powierzchni, czy jakiś podziemny bunkier. A być może to był jakiś schron po prostu taki. Wszystko było elegancko przykryte, żeby nikt tego po prostu nie mógł znaleźć. No, ciężko w tej chwili po prostu to stwierdzić i potwierdzić właściwie. No i słuchajcie, my już wracamy. Już jest 12 w nocy. Na razie nam wystarczy. Na pewno miejsce jest ciekawe i na pewno tu jeszcze wrócimy. Są tu po prostu jeszcze hektary po prostu do przejścia. Także na pewno tutaj wrócimy. Jak najbardziej. Pod górę się chyba najgorzej podchodzi, nie? No. Bolą nóżki. Łydki właściwie. Idzie, idzie. Ale lepiej to jak siedzieć w domu. W sumie byśmy mogli siedzieć w domu, wiesz, i się nachlać za przeproszeniem. Co z tego mamy? Co z tego masz? Nic z tego nie masz. A tak ci przynajmniej wyjdzie na zdrowie, nie? Dokładnie tak. No to nic, słuchajcie, my już kończymy. Także trzymajcie się. Pozdrawiam dla wszystkich moich widzów. No i przede wszystkim meluzynę. A w tej chwili się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się.